Tak, tak lepiej. Zapomniałem wziąć dodatkowej baterii, więc lecimy z głowy, z powerbanka. I słuchajcie, od rana zaczynamy męską przygodę. Dobra, nie przesadzajmy. Jesteśmy na dworcu PKS. Teraz jest zajebiście. Oprócz tego, że fotel mam za wysoko. Podstawiamy się na peron 5. Zapraszam Państwa, kurs specjalny, kierunek Żukowo. A nie, to Szatarpy Postołowo Skarszewy. Więc jedziemy, proszę Was, dzisiaj wyjątkowym autobusem, bo jedziemy świeżym zakupem, który trafi w sumie nie wiadomo gdzie, tak po ilości drzwi. No nie wiem, czy on będzie na sprzedaż przeznaczony dalszą, czy on będzie może w trzewi jeździł. Co by się nie wydarzyło, jest to Solaris, w którym nie ma błędów, w którym nic nie wali w zawieszeniu i który jeździł po Frankfurcie na liniach nocnych. Tyle już rozpracowałem. Tyle już wiem. Pani idzie, pani śpi jeszcze. Co to mi za klapa hałasuje? Kluczyk zabrali. Dziękuję. Tak myślałem, ale nie chciałem się pchać na siłę, kolego. Skrzynia troszkę szarpiąca, ale może się rozgrzeje, to będzie jeździł jak nowy. Któż to wie? Nie wiem, czy ogrzewanie działa, bo się specjalnie mega ciepło ubrałem, bo nie dość, że jadę autobusem, którego nie znam, to jeszcze muszę wrócić jako tako z Żukowa i myślę, czy wrócę pociągiem dla rozrywki, czy naszym autobusem podmiejskim. Pojedziemy sobie troszkę bocznymi drogami, żeby sobie urozmaicić to życie tutaj, a jakże pozwiedzamy, zobaczymy, co się w Gdańsku zmieniło, a co się nie zmieniło. Widzicie, tutaj trwa remont, więc ograniczone możliwości wyjazdu stąd mamy. Aczkolwiek taki Solaris, on jest na niemieckich tablicach, to niecodzienny widok. Jeszcze ma specyficzny kolor, którego wy jeszcze nie widzieliście, chociaż widzieliście pewnie, bo w miniaturce go widać. Więc tak, jest to niebieski Solaris z Frankfurtu. I nie doczytałem, czy z Frankfurtu nad Menem, czy Frankfurtu nad Odrą, ale obstawiam Frankfurt nad Menem. I po plakatach wewnątrz pojazdu właśnie linie nocne. Linie nocne ma rozpiskę. Witamy na liniach nocnych, więc widać, tak był. Takie było jego przeznaczenie do niedawna. Jeździł dopóki się dało. Nie działa regulacja kierownicy niestety. No nich cholery. Guzik w podłodze niestety nie współpracuje. W ogóle to chyba krzywo tą kamerę mam i nic nie widzicie. Odpaliłem go z kluczyka, aczkolwiek widzę, też jest przycisk. No i tyle, nie ma żadnego sterownika tutaj. Mamy pewnie monitoring.
ale nie działa. Numer woczny, woczny niewidoczny, numer boczny 318 tego potworka, 3-drzwiowego, 12-metrowego, rocznik 2007, ale z małym przebiegiem, bo 660 tysięcy. I jak byłem się przejść po nim, to całkiem możliwe, że to jest jego pierwsze 600 tysięcy. Że to nie jest milion na początku. Zresztą, gdzie, ale w Niemczech, to wszystko można w dokumentach sprawdzić. Które leżą obok. No skrzynia poszarpuje, ale jeździ. Klapa stuka, skrzynia poszarpuje. Ale jedzie, 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 no słuchajcie. Sprawdźmy w ogóle, już się troszkę nagrzał. Skrzynia mocno poszarpuje. Przyspiesza bardzo przyjemnie. Retardera w rączce nie ma. Gdzieś jest jakiś ubytek powietrza. Leciutki przy hamulcu ręcznym. Ciekawe, jak to jest takim autobusem miejskim wprowadzić taki autobus miejski. No bo on przecież na kołach przyjeżdża często. Problemem jest to, że jak on jeździ po mieście, to nikomu nie przeszkadza, że na przykład jest wobbling kierownicy, że co angielska, że kierownica tak robi przy 60 na godzinę, no a potem ty jedź się męcz. Dobrze, że my jeszcze blisko zachodniej granicy, gdzie spora część tych autobusów tak naprawdę z zachodu jedzie, chociaż do Gdańska przyjechał, trafił w prywatne ręce deskorolek Solaris. I to od południowych naszych sąsiadów, od Pepików przyjechał z Ostrawy czyżby? O, radiowóz w nowym malowaniu pierwszy raz widzę na żywo. No szarpi, szarpi. Ale jedzie. Tak to jedzie całkiem przyjemnie. Ma calutkie zawieszenie porobione, bo nic na żadnych dziurach, nierównościach nie stuka, nie puka. Pod tym kątem to jest przyjemnie. Cóż, widać, że stał chyba dosyć długo autobus też. Że już był wycofany z eksploatacji. To nie jest tak, że on przecież skończył na linii i następnego dnia poszedł, pojechał do Polski. Tu widać jakiś tam... No brudno ogólnie tu jest oczywiście. Gdzieś takich różnych tutaj śmieciuszków, śrubeczek, dziwnych rzeczy z tyłu na wozie też tam, więc to widać, że to stało z boku. Czy on ma sterownik, a ja go jeszcze nie znalazłem? Nie no, obstawiam, że tu raczej w jakiejś bileterce czy w czymś cały sprzęt był. Grzewanie już działa. Tu takie zimne leci. No tak, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze założę rękawiczkę. Kangurki, kangurki skrzyniowe, bardzo fajne ma rozwiązanie, bo główny wyłącznik prądu, Hebel, nie jest pod klapą z boku, nie jest przy akumulatorach, ale jest z przodu, przy przycisku do otwierania drzwi, pod kierunkowskazem i to jest super miejsce, to takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem, a to jest mega praktyczne. Kierownica taka stercząca w pionie, mało wygodna.
No to musi być przygoda życia jechać takim autobusem. I takim autobusem to w zasadzie bez tachografu, bo jeszcze wiadomo jak to niektórzy jadą. Ile się da, ile sił starczy. Chcesz pojechać do góry? Czy nie pojechać do góry? Czy Kartuską pojedziemy, czy od razu na Łostowic? Jedziemy Kartuską. O, następny nowy radiowóz. Oni te wszystkie nowe radiowozy powymieniali, a stare zezłomowali, że nie widziałem ani razu, a proszę, teraz nagle już drugi widzę pod rząd. Ładne to malowanie jest, sam samochód jest brzydki. Z drugiej strony fajnie, że takie auta kupili, takie, w sumie to nie wiem, czy SUV, czy jeszcze crossover. Ciężko teraz różnicę znaleźć. Pewnie ma to jakiś tam dołączany napęd 4x4, więc przestępcy, bójcie się, także w błocie. Słyszałem też, że teraz radiowozy mają pierdylion punktów świetlnych dodatkowych, znacznie więcej, żeby było lepiej je widać. Nie widziałem w akcji, widziałem prezentację, widziałem zdjęcia, no i na zdjęciach to specjalnie tych punktów świetlnych nie widziałem więcej, bo do niedawna było tak, że w nadzorze ruchu w radiowozie było więcej świateł niż, już nie mówiąc o karetkach i straży pożarnej, ale w policji to było biednie w tym temacie. Ale jedzie się całkiem przyjemnie. Tego mu nie odmówię. Jedzie się całkiem spoko. To jest właśnie to, ja zawsze to mówię, że fajny Solaris to jest naprawdę fajny wóz. A nierówności. No zobaczcie. No jasne, jakaś tam szyba, coś hałasuje, ale nic nie trzeszczy, nic nie piszczy. Stary Solaris, 15-letni, jest bardziej przyjemny do prowadzenia, jeżeli chodzi o jakieś zapewnienie komfortu pracy, niż nowiutki Ikarus, no. O, tego nie przeskoczymy, kurde, tego nie przeskoczymy. Właśnie taki, to jest doskonały przykład, doskonałe porównanie. Taki, który nic nie hałasuje, jadę po dziurach, no bo tu są fałdy, nierówności, studzienki i tu nic nie słychać. No jakieś tam, wiadomo, trzeszczu, ale to nawet pewnie wystarczyłoby trochę poskręcać i by było lepiej. A to jest polski autobus. Więc jasne, skrzynia nie domaga. Kierownica wytarta. Deska, no jest jaka jest, już taka widać leciwa, ale manetka, przełącznik jest dokładnie ten sam, co właśnie w Ikarusie. Mazda widzi policję i jedzie 30. A nie, holują się. Oni się holują na awaryjnych. Nie wolno się holować na awaryjnych, należy z trójkątem. No cóż. Ale jak widać, policja nie ma czasu na pierdoły, jadą na poważną interwencję. A dzisiaj robimy przyjemne z pożytecznym, bo od razu spróbujemy coś o Ikarusie. Chyba że Ikarus pojechał, to by był szok i niedowierzanie, że jeździ drugi dzień pod rząd, że się w nocy zdążył naładować. Czy leci ciepłe powietrze? Leci ciepłe powietrze! No słuchajcie, no. Naprawdę zaskakuje mnie ten autobus. Nic mi tu zaraz nie spadnie.
A, policja nie ma czasu, policja jedzie opony, zobaczcie, założyć zimowe. Mają komplet kół w bagażniku. Ciekawe, gdzie policja zmienia koła. O, najstarszy man w gajcie. No ale się pogoda dzisiaj zrobiła. Szkoda, że wersja bez termometru. Zawsze największy szpan, jak ma się w Solarisie temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną. Ale to chyba jeszcze nie w tym roczniku. A on ma trójkąt. Słuchajcie, tylko szybę ma tuningową. I dlatego nie widać. Ale muszę przyznać, że na trasy dobry jest autobus, bo ma licznik odblokowany. I 9 dyszek leci. A kierownica nic nie chodzi. Więc oprócz tego, że głośno, bo to autobus miejski, to super się jedzie. Prościutko kierownica, zobaczcie. To jest ciekawostka. To jest ciekawostka. On się wyłączył.
i on się wyłącza tylko jeżeli stoimy na włączonym przyzwoleniu i wtedy on gaśnie. Czy to jest taki system, żeby autobus za długo nie siedział, nie stał na pracującym silniku? Ciekawe siedzenia z obiciem też dolnej części. Przy każdych drzwiach świetniczki. Niemieckie graffiti. Może to jakiś artysta znany? Artysta graficiarz. No proszę, nawet po angielsku. No i proszę bardzo. Deine Nacht linien von spät bis früh mehr Verbindungen für deine Nacht. Linie nocne. Karta miejska. Wszystkiego ciekawego się dowiecie. Śmietniczka. Ciekawe też są te karbowane poręcze przy drzwiach. To jest, myślę, łatwe do znalezienia przez osoby niepełnosprawne. Niewidome. Dwa straponteny. Chyba był jakiś biletomat. Brakuje oparcia. Nie. Tak też gaśnie. Ciekawe. Ale jak jechałem, to ani razu nie zgasł. Czy on na biegu neutralnym gaśnie? Drzwi się otwiera z drugiej strony. Pokażę wam jeszcze. Oczywiście niemiecki system, czyli przyzwolenie, żeby otworzyć oprócz pierwszych drzwi, żeby otworzyć drugie drzwi i trzecie, to tylko i wyłącznie przyzwolenie. Nie ma możliwości przez kierowcę otwarcia drugich, trzecich drzwi, tylko przyciskami przez pasażera. A tym można je zamknąć, ewentualnie wyłączając przyzwolenie. Po otwarciu pierwszych drzwi także przyzwolenie załączy się automatycznie i autobus się podniesie, tudzież obniży. Natomiast ciekawostką jest też to rozwiązanie z tym heblem, o którym mówiłem. Uda się jedną ręką, nie uda się. Że tutaj jest także właśnie hebel w tym miejscu. W tym miejscu hebla jeszcze nigdy nie widziałem, a dużo widziałem. Więc jedziemy dalej. Oj, bardzo mi się zahaczyło. A, no zapewne blokadą fotokomórki można by drugie drzwi ręcznie otworzyć. A sprawdzimy. Czyli przyzwolenie. Wózek? Tak, dokładnie tak. Dobra, jedziemy dalej do Żukowa. Zobaczcie, tylko kawałek pod miasto wyjechaliśmy i dojechaliśmy na Kaszuby. To tu jest zima inna. Tu jest znacznie więcej śniegu. Ot tak zawsze jest, że w mieście jest trochę mniej. Są dzielnice, gdzie jest więcej, są dzielnice, gdzie jest mniej, ale zrobiło się sympatycznie tutaj, naprawdę. Bielutko. Tu jest zima. Tu z dziećmi można chodzić na sanki, bo po mieście to nie. Już nie. Mimo że jest straszny mróz, odczuwalne minus 1000. Tu jest zima.
przedmieścia Żukowa. Dzisiaj tutaj elektryczny Man Lions jeździł, tędy, na Zetce drugiej, poranne zadanie. Pierwszy dzień testów. Na razie będzie jeździł na krótkich zadaniach, żeby ocenić w ogóle jego możliwości. A potem kto wie, może się rozkręci. Górna brama otwarta. Otwarta. O, kawałek autobusu. Parę kawałków autobusu. W sumie to... Zaraz ustalimy.